Tak, na chwilę obecną prezentuje się kamienica na Skoczowskim Rynku pod numerem 3, ale za rok będzie wyglądać już całkiem inaczej. Jest w stanie fatalnym i tak stoi od kilkunastu lat, ale naprawdę wypięknieje, trwają prace remontowe, podpisaliśmy umowę z firmą i myślę, że w przyszłym roku o tej porze, bo termin jest do 30 września 2020 roku, będziemy się już spotykać w środku w wyremontowanych wnętrzach. W kamienicy powstaje m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej. Budynek będzie wyposażony w multimedialne tablice dotykowe, mapping, elementy multisensoryczne, trójwymiarowe, interaktywne makiety pokazujące ulepsz czele od środka, kopiec kreta, dziuple, mrowisko. Takie rzeczy, których na co dzień nie dotykamy, nie mamy szans obejrzeć od środka, a tutaj będziemy mogli to zobaczyć. Z centrum będzie mogła korzystać głównie młodzież. Dzieci szkolne, ale myślę, że wielu z nas, kiedy zobaczymy to centrum, kiedy wejdziemy do niego, również zdziwi się, poznając tę przyrodę, o której na co dzień coś wiemy, ale nie możemy tego dotknąć, a tutaj będziemy mogli tego doświadczyć. Koszt to ponad 10 milionów złotych, obejmuje modernizację kamienicy, ale także parku na Górnym Borze. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych. Znaczna część tych kosztów związana jest z tym, że powstaną tu również wydziały Urzędu Miejskiego, olbrzymia sala konferencyjna na ostatnim piętrze. Myślę, że to wszystko będzie w przyszłości Skoczowowi dobrze służyć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.